Jasio mówi do mamy. Mamo, dzisiaj rano, kiedy jechałem autobusem, tato kazał mi wstać i ustąpić miejsce kobiecie. To bardzo ładnie. Ale mamo, ja siedziałem na taty kolanach. Leci Polak i Rusek samolotem nad Moskwą. Polak pyta Ruska: Dlaczego u was wszyscy mają teleskopy? E, to nasi z gwinta piją. Panie doktorze, każdej nocy śnią mi się nagie dziewczęta, jak wbiegają i wybiegają z pokoju. I chce pan, żeby ten sens się nie pojawiał? Nie, tylko chciałem spytać, co zrobić, żeby one tak nie trzaskały drzwiami. Przychodzi Jasio do domu ze swoim kolegą. Patrz, mamo, to jest Kaziu, przyjrzyj mu się dobrze. Ale dlaczego? Ponieważ on jest jeszcze głupszy niż ja. Na egzaminie student losuje pytanie. Czyta, czyta i widać, że nie za bardzo mu leży to pytanie, więc zwraca się do profesora, czy może wymienić pytanie i wylosować inne. Profesor się zgadza i student losuje jeszcze raz. Jednak i na to pytanie nie zna odpowiedzi, więc znowu zaczyna kręcić i prosić o jeszcze jedną szansę. Profesor ponownie się zgadza. Jednak sytuacja się powtarza. Zniecierpliwiony egzaminator bierze indeks studenta i wpisuje trójkę. Zdziwiony asystent pyta się, dlaczego nie oblał studenta, przecież nie odpowiedział na żadne pytanie. Profesor odpowiada: Ale szukał znaczy, że coś jednak umie. W telewizji leci program dla dorosłych. Lekka erotyka połączona z striptizem. Mama z małym Jasiem siedzi przed telewizorem i widzi, że jakaś kobieta zaczyna zrzucać z siebie łaszki, chcąc uchronić synka przed takim widokiem, mówi. Idź już spać, Jasiu, jest późno. Ta pani też już się rozbiera. Przychodzi facet do lekarza i mówi: Panie doktorze, boli mnie wątroba. A pije pan? Pije, ale nie pomaga.